Christina Plegate broni osób z etnie pełnosprawnościa. Dociela wyznawczyni Trumpa, śmiała się z reklamy z modelka na wózku. W sierpniu 2021 roku Christina Plegate poinformowała, że choruje na stwardnienie rozsiane. Gwiazda świata według Bundych obecnie porusza się o lasce, bo choroba zagwarantowała jej dożywotnia niepełnosprawność. A Plegate, mimo licznych trudności, nie zamierza odpuszczać i z zaangażowaniem walczy o godne traktowanie osób z niepełnosprawnością. Nic więc dziwnego, że lekceważące słowa Candace Owens, prawicowej aktywistki, zwolenniczki Donalda Trumpa i czarnoskórej przeciwniczki ruchu Black Lives Matter w jednej osobie, mocno uderzyły w samą aktorkę. Cała sytuacja miała miejsce jakiś czas po tym, gdy Afroamerykanka zdecydowała się skrytykować reklamę marki Skims, w której wystawiła osoby na wózkach. Naprawdę nie rozumiem, jak daleko posuniemy się z tej inkluzywnością. Ja tego nie łapię. Więc jeśli się mylę, to mnie wypunktujcie. Po co my to w ogóle robimy? Słuchajcie. Przypuszczam, że osoby na wózkach inwalidzkich również muszę kupować staniki. Muszę kupować bieliznę. Nie wiedziałem tylko, że my musimy widzieć to na własne oczy, mówiła w swoim podcaście. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. A Plegate zdecydowała się odpowiedzieć ignoranckiej aktywistce za pośrednictwem Twittera, gdzie cała wypowiedź 33-latki podsumowała w niezwykle emocjonalnych wpisach. Tak, późny tweet. Ale wstałam, aby zobaczyć najbardziej przerażającą rzecz w moim życiu. Ta osoba, Candace, komentuje firmy, które widzę, zajmę, osoby z niepełnosprawnościami. Potrzebujemy pomocy. To jest cholernie obrzydliwe. Dziękuję Skims i Tommy and Guide Beauty oraz Neowalkstics za dostrzeganie nas, powinniście wiedzieć lepiej, czytamy. Usiluję zasnąć, ale moja wściekłość mi na to nie pozwala. Candace Owens, czy ty w ogóle wiesz? Czy widziałaś kiedykolwiek moje zdjęcia dokumentujące to, jak cholernie trudno było mi się ubrać? Cała ekipa musiała mi pomagać. Dlatego nie mogę się doczekać odzieży dla osób z niepełnosprawnością. Dla mnie i mojej społeczności. Mam nadzieję, że się w końcu obudzisz, grzmiała. Aktorka zdecydowała się również pokusić o apel do samej aktywistki, wyrażając chęć szczerej i edukacyjnej rozmowy w pokojowej atmosferze. Co więcej, napisała także podziękowania do samej marki, która zdecydowała się pokazać produkty inkluzywne nie tylko rozmiarem. Dziękuję Skims za pokazanie tego, jak piękna jest niepełnosprawna społeczność, pisała poruszona Plegate.